Witajcie na kanale Sypnia Planuje. W 16 tygodniu ciąży dziecko zaczyna trenować już oddychanie, chociaż jego płuca wypełnia jeszcze płyn owodniowy. Komory serduszka zaczynają się dzielić i rozwija również reakcja na dotyk. Wcześniej dziecko reagowało drganiami całego ciała, teraz reaguje już tylko dotykane miejsce. Warto już zacząć rozmawiać, śpiewać czy nawet czytać maluszkowi, żeby tworzyła się więź pomiędzy mamą a dzieckiem. A teraz troszeczkę o tym, jak u mnie przebiegł 16 dzień ciąży. Zapraszam do dalszego oglądania. Ten tydzień był dla mnie bardzo ważny, bo poczułam bardzo wyraźne pierwsze ruchy dziecka. Położyłam się na boku, tak troszeczkę, może nawet za bardzo. I Dzidzia zaprotestowała mocnym kopniakiem. Później powiedziałam o tym mężowi, po czym położył rękę na moim brzuchu i pomimo tego, że ja nie czułam ruchu dziecka, to on powiedział, że czuł kopnięcie. Więc może właśnie chodzi o to, że ruchy były tak delikatne w moim przypadku, że tak jakby od środka tego nie czułam, a położona ręka na brzuchu wyczuła jakiś rytm, czy po prostu jakieś ruchy. Gdybym to wiedziała, pewnie częściej kładłabym ręce na brzuszku. Niestety ciągle dokucza mi bezsenność, która pojawiła się już jakieś 2 tygodnie temu. Było już troszeczkę lepiej, bo potrafiłam po 30 minutach zasnąć. Teraz znowu jest to jakieś 1,5–2 godziny, także nie jest ciekawie. Nie wysypiam się i przez to w ciągu dnia chodzę po prostu jak zombie, ale ciągle staram się nie mieć tych drzemek, tylko zmusić się do tego, żeby po prostu najwyżej położyć się troszeczkę wcześniej spać, ale spróbować przespać całą noc. Ciągle zażywam suplementy, ciągle smaruję brzuszek oliwką, staram się jeść zdrowiej i łaknienie na nabiał jeszcze nie minął. Ale troszeczkę martwię się swoim stanem zdrowia, bo bardzo wypadają mi włosy, mam rozdwojone paznokcie i skóra, szczególnie na twarzy, to tak jakby skóra nastolatki podczas dojrzewania. Ja nigdy nie miałam skóry trądzikowej, nie miałam problemu z niczym takim, za to teraz naprawdę nie jest fajnie. Ja wiem, że prawdopodobnie wszyscy mi mówią, że pewnie będzie dziewczynka. No okej, zgadzam się, może i być dziewczynka, ale dlaczego tak bardzo moje ciało na to reaguje? Ja wiem, że niektórzy mówią, że to zabobony i to wcale nie musi być dziewczynka, albo jeżeli nawet urodzi się dziewczynka, to nie znaczy, że mamie zabrała urodę. Więc ja rozumiem ziarenko prawdy, ale chodzi mi o to, że skoro jednak będzie to dziewczynka i włosy mi wypadują, a paznokcie się rozdwajają, to zdecydowanie czegoś mi brakuje. I jeżeli suplementy diety, które zażywam, są niewystarczające, to zdecydowanie powinnam zasięgnąć po coś innego. Nie wiem, czy mocniejszego. Dlaczego właśnie tak się dzieje, że często przy dziewczynkach mówi się, że zabierają mamie urodę, czy one wytwarzają więcej hormonów, czy potrzebują więcej witamin, minerałów, czy po prostu składników odżywczych do rozwoju. Nie wiem tego, ale z pewnością będę szukała jakiegoś rozwiązania, które pomoże mi odbudować to wszystko, bo czeka mnie 3. trymestr, a on najczęściej jest powtórką pierwszego, a mój 1. trymestr nie był ciekawy, więc będę się bronić ręcami i nogami, żeby to wszystko się nie powtórzyło, bo kiedy wróciłam już do pracy, nie będę mogła mieć drzemki w ciągu dnia, będę poza domem około 10, no nawet więcej niż 10 godzin, wrócę po godzinie 18 do domu, więc na odpoczynek nie będzie wiele czasu. Tak czy inaczej, jeżeli macie złoty środek na to, żeby poprawić stan zdrowia mamy, która prawdopodobnie urodzi dziewczynkę, co za parę tygodni się okaże, to bardzo chętnie wysłucham, także piszcie mi koniecznie w komentarzach. Ja jem zdrowo, staram się wyciskać dużo świeżych soków, bądź używać sokowirówki wolnoobrotowej, zabieram taki bidon z takim sokiem do pracy.
Także wydaje mi się, że robię co mogę. A może po prostu powinnam zmienić tą multivitaminę? Nie wiem, jeszcze trochę poczytam i może na coś wpadnę. Aha, i zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że od czasu tych pierwszych ruchów, które poczułam na początku 16 tygodnia, już 2 dni później Dzidzia szalała, także bardzo wyraźnie potrafię ją teraz czuć. Nie wiem, dlaczego jest to tak gwałtowne, że z niczego na bardzo częste ruchy. Tak czy inaczej jest to bardzo przyjemne i naprawdę realne, że ta Dzidzia jest tam w środku i rośnie. Teraz to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie inne filmiki. Do zobaczenia. Pa, pa!